Hej kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo prosty krok, który możecie sobie zrobić tak dosłownie wszędzie. Ja go Wam pokażę tak trochę w zwolnionym tempie, ale robimy go tak najczęściej, nie patrząc się w lusterko. Za każdym razem wygląda inaczej, więc to jest super. Będzie Wam potrzebna jedynie jedna gumka, taka dosyć dobrze rozciągliwa, żeby na pewno dało się przeplatać włosy oraz jakieś tam wsuwki. Ja tu mam akurat moje spinki, wsuwki w jednym miejscu. No i co? I tyle. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu Jak czyścić szczotki do włosów, to koniecznie go zobaczcie. Jest na moim kanale, serdecznie Wam go polecam. Myślę, że warto zobaczyć, jak te szczotki odkażać. No i co? Zaczynamy. Ja mam świeżo umyte włosy. Robimy bardzo wysoki kucyk. Oczywiście taki sam kok możecie zrobić z tyłu głowy. Trochę wygładzę sobie boki i od dołu. Ale góry nie chcę wygładzać. Ok? I jak teraz tutaj trzymam, to wyciągam sobie to, co chcę wyciągnąć, czyli tutaj takie pejsiki. Ja nie lubię być tak ulizana, lubię, żeby było troszeczkę luźniej, więc takie tak zwane baby hair tutaj wokół twarzy, żeby coś się okalało. To w ciągu dnia to i tak się trochę zmierzwi. I związuję, natomiast nie związuję do końca. Zaraz jeszcze ostatni raz przeplotę, ale najpierw chcę wyciągnąć tutaj parę, właśnie, luzować sobie tutaj troszeczkę, żeby to wyglądało naturalnie, a nie jak taka fryzura właśnie idealnie uczesana. I jeszcze raz przeplatam. Właśnie fajna jest taka dosyć elastyczna gumka, a nie taka ciasna, bo wtedy nie będziecie mogły tego zrobić dobrze. I tu przeplatam o tyle, na tyle, żeby był kok. Widzicie? Tak mniej więcej. Mówię, za każdym razem to wychodzi inaczej, teraz to śmiesznie wygląda, co jakbym tak siedziała z taką palmą. I teraz biorę sobie te końcówki, trochę ściągnę, żeby było trochę mniejsze. Biorę te końcówki, skręcam je i nawet nie muszę tego za bardzo robić, bo mam pocieniowane włosy, ale luzuję to. O, żeby było coś takiego, widzicie? I tym oplatam sobie tego koka tutaj dookoła. Bardzo podobnego koka Wam już robiłam. O, żeby tak to wyglądało. I teraz przypinam kilkoma wsówkami to pasmo, nie tego koka w palmę. Przypinam tutaj po prostu w trakcie kilkoma wsówkami. Można też to zrobić drugą gumką. Tak Wam kiedyś chyba pokazywałam właśnie z kilkoma gumkami. Nie wiem, czy tam wtedy używałam wsówki, czy nie, jak nie pamiętam. Widzicie, teraz to jest taki bałagan trochę. Ale teraz musimy ułożyć palmę i albo zostawiamy tak, albo przekręcamy na bok. Jak wolicie? Czy wolicie ją mieć z boku? Czy wolicie ją mieć... O tak. To już zależy od Was. Możecie zostawić tak. Ja sobie zrobię, żeby była bardziej w tą stronę. I teraz po prostu wsówkami upinam pasma pod spód. Nie poda mi się tym szuka jakoś za bardzo. Upinamy, niby jest ok, ale nie do końca. Muszę jeszcze raz upiąć to pasmo, bo mi zaczęło wyłazić przez to, że mam cieniowane włosy. Mówię Wam, za każdym razem to wychodzi inaczej. I teraz znowu podejmujemy decyzję, czy mamy palmę z przodu, czy z boku. Nadal podtrzymuję, że chcę mieć ją z boku. Więc przypinam to, co mam tu z przodu. I jak mnie zapytacie, ile spinek, ile wsówek dokładnie użyć, to Wam nie powiem ile, ponieważ zawsze wpinamy tyle wsówek, żeby fryzura nam się po prostu trzymała. Przód sobie jeszcze trochę podepnę. Do tego są właśnie przydatne te szpilki fryzjerskie. Jak chcecie zmniejszyć tą palmę, ja właśnie chcę, to łapiemy sobie jakby za kilka pasm i przez środek wkładamy też tą szpilkę. Właśnie szpilki fryzjerskie są fajne, bo można je wsadzać w środek fryzury, a wsówki są trochę bardziej problematyczne, bo trzeba je rozszerzać, a to wystarczy, że wsuniecie. Pogmyracie, wsuniecie i już się trzyma. Także tak wygląda ten kok. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z akcesoriami, bo latem możemy dodać do tego na przykład kwiatki. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda z kwiatami. Super się prezentuje. Teraz wracają do łask wszelkie opaski. I mam tutaj taką śmieszną z drutem w środku. Można robić jakieś tam wszelkie kokardki z tego i różne kształty. Także to wygląda z tą opaską. Ale są też opaski od razu z takimi ozdobami. W ogóle też widziałam, że wracają grzebienie. Z różnymi ozdobami, to jest super. Jak zaczynałam kręcić YouTube'a, to właśnie w taki sposób takie opaski nosiłam. Często, kto pamięta YouTube'a sprzed kilku lat.
i mnie właśnie w opaskach, w kokach i w opaskach. Często miałam takie fryzury, słuchajcie. Także kochani, to był taki bardzo szybki pomysł na koka, ja sobie już dzisiaj w nim zostanę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i dajcie mi znać, jak zrobicie tego koka, to oznaczcie mnie na Instagramie. Chętnie udostępnię Wasze zdjęcie na Instastory, jak tylko odtworzycie jedną z moich fryzur. To tyle, do zobaczenia, pa, pa.